Wpuściłem 50 osób na mój serwer i dałem im game moda. Zobaczcie, co udało im się zrobić przez jeden dzień. A więc tak, znajdujemy się na moim serwerze i tak jak możecie to zauważyć, mamy tutaj na przykład Smurfa, który jest na głowie, który robi... Co to jest? Smurfa, który... Co on tam ma? Nie patrzmy się, tak. Smurfa, który ma wielkie poślady. No i wiele, wiele więcej. W ogóle, tu ktoś jeszcze zrobił coś z Harry'ego Pottera, ale dobra, po kolei, bo tego jest dosyć sporo, szczerze mówiąc. Okej, zaczniemy w takim razie od dziwnych Smurfów. To tak jak był tu pierwszy, to zobaczmy, co to jest. Smurf tańczy breakdance. Okej, spoko. Lecimy dalej. Co tu mamy? Smurf robi mostek. O, kozak robi mostek, no i fajnie. To wygląda jak z horroru. Budzicie się i widzicie takiego Smurfa. Co robicie? Lecimy dalej. Ja to zniszczę, bo to jest tak nie wolno. Smurf baletnica. Ale robię szpagat. Co to się dzieje tutaj? Halo? Smurf robi salto. Połamało mnie. O nie! Najgorzej. Dobra, co to jest? Skin Smurf z brazylijskimi pośrodkami. No, powiem wam, że... No. Powiem wam, że... 1 do 1, tak? Ten Smurf mi się najbardziej podoba. Odzwierciedla moje prawdziwe atuty. Okej, tu mamy zoo. Wybuchło. Tak, bo było tutaj za dużo zwierząt, to musiałem to rozwalić, bo lagowało troszkę. Tutaj mamy Smurfa z Harry'ego Pottera. Smurf jest lepszym szukającym niż Harry Potter. Zrobione przez owieca. Okej, owieca zrobiła nam tutaj Harry'ego Pottera. Ej, ładne to jest, bardzo ładne. Tutaj mamy złoty znicz. Złoty znicz, no właśnie. Okej, i tutaj jest Herb Ravenclaw. Okej. Ej, jeżeli to jest budowane bez żadnego moda, to szczerze mówiąc, wow, jestem w szoku fest. No, a tutaj mamy podpis. Pomagała Justyna, dziękuję. No, proszę bardzo, Justyna i owieca. O, jeszcze tu jest jakaś tabliczka tu jest. No, to zbudowane właśnie przez owiecę i Justynę. Dobra. Co tu mamy w takim razie? Skrzyneczka. Coś tu mamy. Ważne, od cioci Fadi. Uwaga. SXZ is real. Serio? To jest, wiecie, to jest prawdziwy skarb w tej skrzyni. Ja nic nie mówię, ale wiecie, co to? Kwiatek. Wystawa Smurfów by Justyna. Bo to wystawa Smurfów. To takie muzeum Smurfów. Dobra. Niech będzie. Kurde, jeszcze tego jest sporo, szczerze mówiąc. A najlepsze przed nami. Okej, co my tu mamy w takim razie? Tutaj jest, proszę państwa, prezent dla Smurfa od Marchewy. Romantyczne wieczory z żelkiem. Okej, lecimy dalej. Mamy tutaj w tym momencie, to jest chyba zoo w takim razie. Zaczyna od 11 do 20. Bilety, ulgowy, złotówka, normalne 2 złotych. Od poniedziałku do niedzieli. Pakiety grupowy. Okej, spoko. To mamy w takim razie zoo Justyny, zapraszam. O, tutaj się bilety sprzedaje. Dobra, zapraszamy zoo Justyny. O kurde. Gąbka na dole. Co to mamy? Pies Campi. On ma oczy, tylko śpi teraz. To balon, nie dynia, I promise. No dobra, spoko. Fajny pies, fajny balon. Dobra, lecimy. O co? Flaming. Nie no, Flaming jest kozacki. Okej, panda jest nie napremiowana. Widać. O nie. To jest świnka. Czemu tu zombiaka słyszę? Czekajcie. Halo, zombie. A nie, bo to ta, aha. Świnia, no, świnia. Nie, pterodaktyl, nie, musi to być pterodaktyl. Czekajcie, krokodyl, a to krokodyl, okej. Więc nie ma zębów, starość, nie radość, okej. Pterodaktyl. Serio, myślałem, że to jest pterodaktyl. Przecież wygląda jak krokodyl, o co wam chodzi? Czemu ja tam mam oczy jakieś dziwne, o co chodzi? Dobra, teraz tutaj. To jest ryba. Ryba lubi chodzić. To jest kameleon. Ej, to wygląda jak kameleon, tak fest. No, to wygląda jak kameleon. Dobra, a co my tu mamy? To będzie Smurf jak nic. Smurf się najadł kapusty, więc lekko mu brzuszek zdeło. I robi live'y do 6, więc oczy mu wyszły trochę, on nie. No, to jest idealna moja figura. Ja tak w realu wyglądam, 100%. Dokładnie, a te oczy to już w ogóle. Widzicie? Mam przekrwione oczy. Tu jest normalne, a tu takie, wiecie, no nienormalne. Takie, to się dzieje, jak za długo robię live'y. Wiecie, o co chodzi. O, to będzie żyrafa, Ej, flaminga zbudowali, nie żyrafę. Co jest? A więc dobra, idziemy teraz tutaj. Co
co to jest w ogóle? Halo, halo, to jest wejście jakieś? Park Trampolin, imienia Jump City by SX Mati. Dobrze, wspierający mój, kurde, tutaj zrobił recepcja. Park Jumpera pana Pawła, szatnia męska, a to nie do mnie. Szatnia damska, dzień dobry. Czemu podłogi nie ma? Halo. Dobra, patrzcie, widzicie? Jaka bieda? Tutaj jest pod... czemu tu nie ma światła? Tutaj światło wywaliło, tutaj podłogę, no najgorzej. Dobra, tu są trampoliny, okej, spoko. Lecimy teraz tutaj do góry. Tak się da? Czekajcie. What? Czekaj, co? Czekajcie, to takie schodki zrobił. Ja, nie wiedziałem, że tak się da. Bar pod nazwą ciastek. Dobra. Fajnie. A co my tu mamy? Piłki. Okej, mamy piłeczki, koszykówka. No dobra, fajnie zbudowane. Dobra, w takim razie lecimy dalej. W tym momencie mamy tutaj, proszę państwa, ciotka Fadi. To jest chyba pszczoła, nie ciocia Fadi, ta? Chyba ta. To mamy misia, mamy! Misio! Creeper! Dobra, oblecialiśmy tutaj tak po boku wszystko mniej więcej. Więc teraz pora na wioskę Smurfów! Nie ta strona. Na wioskę Smurfów! Informacja wstępna. Okej. O, serduszko, dobra. Witam w mojej wiosce Smurfów! Jest bardzo mała, ale znajdziesz tam dużo ciekawych rzeczy. Domki wyposażone w najlepszej jakości przedmioty. A cały wystrój wioski jest dopięty na ostatni guzik. Mam nadzieję, że się spodoba marchewka. Dobrze. No, wstęp tylko w skorupie żółwia. Dobra, przepraszam, tak? Już zakładam, już. Wioska Smurfów by marchewa. Okej, dzień dobry, cześć. Mietek, to żelazny powinien się nazywać. Każdy golem to żelazny. Żaden mietek. Stop! Box! Baczność! Właśnie, panie żelazny. Ktoś tu kupę zrobił. Czy to Mucha Mariusz? Czemu nie nazywacie się Mucha Mariusz? Każdy powinien się tak nazywać. To jest niedopuszczalne. Ale dobra, zobaczmy. Jakieś tu bogate smurfy żyją. Dobra. Lecimy dalej w takim razie. Halo. W każdej skrzynce jest co innego? To ja wszystkich skrzynek patrzeć chyba nie będę, ale... Ej, fajna wiocha. Ja bym w sumie mógł na spokojnie w niej zamieszkać. O, elitra. Czemu w skrzynce jest alkomat? Halo. Nie, najgorzej. Zdemoralizowane smurfy tu żyją. No dobra, fajna wioseczka. Taka, kurde, przyjemna, naprawdę. Jak na koloniach się czuję normalnie. Ej, w sumie wyglądam jak taki, wiecie, żołnierzyk, a to jest moja armia Much Mariusz. To jest moja armia Mariuszów, o. Dobra, a tu w ogóle był taki fanart Liska, tak? Ale fajny. Picka w ogóle tam jest i ja. To las bambusów. Halo, czy coś w nim jest, czy nie? Chyba nie do... Co tu się dzieje? A to zaraz, to zaraz. Dobra, w lesie bambusów nic nie ma, tylko są uwięzione pandy! Nie, wolność dla pand! Szybko! Uciekaj, pando! Uciekaj! Stefan. Kolejna panda! Nie! Uciekaj, proszę. Jesteś wolna. Uciekaj, pando! Nie, Stefan, nie ty, pando! Ja mam uciekać! Dobra. Wykonawca także cudownego, jednakże pięknego, fajnego dzieła. Dziękuję za pomoc, ciotka. Okej. Czy to jest park rozrywki w Minecraft? Ty, no nie wierzę, czy... Ja... Zobaczcie, zaraz tutaj wagoniki. Okej. Dobra, to wpierw się przejedziemy, a dalej zobaczymy, co jest. Jazda. Czemu nie jedzie? Dobra, jeszcze raz. Jazda. To już jest koniec. Nie ma już nic. Wbij na Instagrama i Smurfik. Pamiętajcie, codziennie odcinki o godzinie 17. Czekaj, czy tutaj Lis i Mucha Mariusz... Czy tutaj Lis i Mucha Mariusz się bawią na łódkach? Czekajcie, czy to tam coś dalej... Ej, tam coś dalej jest! Co się dzieje? A nie, bo to tylko wejście na tak. Dobra, to jest młyn. Park wodny, gdzie zwierzęta się bawią. Tu są te wagoniki takie specjalne. Takie te. Konie! Stefan, czemu każde zwierzę jest Stefanem? Dobra, czy tu mamy... Zacznę od pierwszego. Okej, fajnie. Co my tu ma... Ło, co tam się dzieje? Tam coś jest. Czekajcie, zaraz tam pójdziemy. Tu mamy trampolinę. A co my tu mamy w takim razie? Łódeczki. Ej, czekajcie. I tutaj się idzie. I co... Ej, co tu? Co się dzieje? Żelazny? Co ty tu robisz? Halo? Grzybowy kantorek. Ciotka Fadi pozdrawia. Żelazny, jeżeli to widzisz, to wiedz, że twoje przeznaczenie to jest bycie bambusiarą. I nic tego nie zmieni. Będziemy walczyć do końca, aby... tylko to zrozumiał. Pozdrawiam, żelazny, czy chcesz mi o czymś powiedzieć? Okej. A więc dobra, w takim wypadku teraz poszliśmy tam. Teraz będziemy od końca zaczynać. Tak po kolei będziemy lecieć. Zobaczymy, co my tu mamy. OSP wygrzybkowi. Ty chyba E ucięło. No dobra, czy to jest... Ej, to jest straż pożarna. Ochotnicza straż pożarna w Grzybkowie. Założyciel AMI 2 strażak. Okej. Impreza w remizie! Dobra. To jest...
czy to sol? Te, patrzcie. Da, jak to się nazywa? Są gaśnice? To straż pożarna. Daj gaśnicę! Nie ma gaśnicy. Okej, tu są te, zbroje. Czy my tu coś mamy? Nie mamy, nie mamy. Dobra, lecimy do góry, lecimy. Czy to jest, co to jest? Biuro, okej, okej. Co zrobić, aby wstąpić do SP? Dla osób, które nie wiedzą, co to SP jest, ochotnicza straż pożarna. Tego istnieje PSP. PSP to takie coś do grania jest chyba. Państwowa, a, to jest państwowa straż pożarna, dobra. Spoko, spoko, bardzo fajne, bardzo fajne. Ej, ale ktoś tutaj się postarał, to serio, fajnie wygląda. Takie biuro pod fabułki, takie przyjemne, no. Okej, co my tu mamy? Czy to jest radar? Sherlock, Marshall. Okej, okej, piesełki, tu taka poczekalnia. Ej, fajnie, ej, bardzo fajnie, ktoś się postarał bardzo. Ta straż pożarna, serio, kozak. Dobra, co my tu mamy? Mamy tu ciasto. Coś w cieście jest? No, niezła imba się tu dzieje. Dobra, mamy tu portal w ogóle. Coś tu nadal też mamy, jakieś dziwne rzeczy. O, to mamy co? Ajaj. Mógłby tu być kantorek żelaznego. Pozdrawiam. Kantorek ze szkoły zoo. Dobra, fajnie, kantorek mamy. Dobra, lecimy teraz tutaj. Tu mamy rurka z kremem. Rurka z kremem! Dobra, tu mamy kurczaki. Kurczaki, robaki. Tu mieszkają kury tajemniczej osoby. Daj mi spokój. Im spokój, aha. Kura Kamil, kura Wiktor. Okej, fajne. Papuszki. Znajdują się papugi nimfy. Spoko, fajne. Fajna klatka papug. Dobra, tu mamy buraczane pole. Nie, to marchewki, co jest? Papuga, kto to zbudował? Proszę państwa. Hawkma. Okej, fajna papuszka, fajna, okej. Tu jest żaba Ludwik! Co ona ma pod spodem? Halo. Chyba Lidia jest z tego, co widzę. Dobra, fajne. Właśnie, co to było? Czemu tu świn... Marchewka. Czemu tu świnki co zrobiły park trampolin? No co chodzi? Chyba ty się, świnko, pomyliłaś, nie w tą stronę. Okej, tu mamy jakiś ogród, ale do tego zaraz przejdziemy. Tutaj już chyba wszystko. Teraz jeszcze ten domek zobaczymy. Okej. To jest modern domek, ale czemu jest bez ścian? Ktoś chyba nie dokończył ścian zbudować. Albo coś się tu spaliło. No dobra, fajnie. Ale coś tu nie... No mówię, Marley. Okej. A nie, Harley. Okej, spoko. Fajnie. No dobra, teraz w takim razie lecimy tutaj. Oni mi porwali rodzinę. Ciocia Fadi pozdrawia osobę, która to ze mną budowała. Nie zapomnę ci tego. Wykonawca Marchew Kolandii, ciocia Fadi, SQQBZPL. Nie wiem, co to znaczy, chyba że to jest kogoś nikt, to jest inne wejście. Koszt wejścia, sup i łapka w górę. A czy ty zostawiłeś suba i łapkę w górę? Jeżeli nie, to właśnie teraz to zrób. Ała, mój palec. No i pamiętajcie, codziennie odcinki o godzinie 17. Dobra, co my tu mamy? Totalnie nic. Dobra, zapraszamy. Tu taki ogród mamy fajniutki. Przyjemnie. Wielka marchewa. A, to jednak chyba jest Nikan jakiś sekretny kod. Dobra, niech będzie, okej. Okej, fajny taki park. Przyjemny marchewek, oczywiście. Proszę bardzo. Tutaj mamy jeziorko. Króliczki, zajączki, kwiatuszki. Przyjemnie. To jest marchewa uwięziona w bambusie. Coś tu pisze. Oto marchewa, serdecznie pozdrawiam marchewkę i wszystkie bambusiary. Wykonane przez ciocia Fadi. Dobra, co my tu, co jest? Dobra. Teraz tutaj, o proszę państwa, bambus, bambusiary. Co jest, ile tabliczek, o co chodzi? Tak, jestem w Stegnie na plaży, ciotka Fadi. Okej. Drugi dzień w Stegnie na plaży, pozdrawiam ze Stegny. Na plaży, w Stegnie jestem. W Stegnie. Gdyby ktoś nie wiedział, to jestem w Stegnie. Ciocia, jestem w Stegnie. Jak coś, to jestem w Stegnie. To już drugi dzień. Na plaży, w Stegnie. Na plaży. Bambus, bambusiar, plaży. Witam w Stegnie, na plaży, cześć. W Stegnie jestem na plaży. Stegnie jestem na plaży. Fajnie, Stegna, fajna rzecz. A tutaj farma marchewek. Okej, fajnie, tu mamy jakąś fontannę. W sumie nie wiem, czy to jest fontanna, czy to jest strzałka do góry, że pizzę pokazuje. Czy to jest, ale sus. Dobra, w takim razie teraz idziemy tutaj. Tego, co widziałem, no to kurde, to jest coś mocnego. Bo widzicie, jak to wygląda w ogóle? Wow, to jest serio mocny zamek. No, jeżeli to nie jest przekupione z neta, to naprawdę ktoś ma potencjał bardzo duży na budowanie. To jest bardzo ładne, naprawdę. Dokne Zianki pozdrawiają. Doknes DXD, X wątróbka X. Okej, spoko. Co my tu mamy? Mamy Jasia Dąbrowskiego, dużo villagerów. Jakiś kurde, wow. Te, nie, to jest za mocne, naprawdę. Takie są tutaj detale, że to jest szok. Wow, ej, to jest serio mocne. Wow, wszystko jest wypełnione? No nie gadajcie, tutaj, no wszystko, co jest grane? Co się dzieje, co jest grane? Nie no, co się dzieje, co jest grane? Tyle tutaj rzeczy, że ja nie mogę. Już myślałem, że jakąś piwnicę jeszcze sekretną zrobili, ale dobra. Ej, fontanna ładna jakaś. Okej, domki, nie domki. To jest w ogóle piętrowy domek jakiś, okej. Już myślałem znowu, że to jest piwnica, dobra. Kolejny domek jakiś, zaraz pójdziemy do zamku, do środka. Dobra. Okej, i ten zamek. Wow, serio. No,
nieźle, nieźle. Ło, magazyn, magazyn, kolejny magazyn. Farma marchew. Kurde, jeszcze na dół zejść. A nie, to taki fake, dobra, dobra. Rozumiem, rozumiem. Te obrazy to skrywają. Już myślałem, że tam tajne przejście jest, dobra. Okej, lecimy na górę w takim razie. Dobra, jesteśmy na górze. Ej, fajnie, naprawdę. To jest jakieś przejście do katakumby jakieś dzikie. O, proszę bardzo. Tak dookoła się można było przejść. Dobra, dobra. To jest latarnik jakiś. Okej, okej. Dobra, idziemy na drugie piętro w takim razie. Dobra. Wieża czarownika. Niech będzie, niech będzie. No, szczerze mówiąc, jestem w szoku. Naprawdę. No, naprawdę jestem fest w szoku. Po prostu wow. Ten zamek jest mocny, serio. Wow. Dobra, lecimy tak od końca w takim razie. Co my tu mamy? Tutaj jest chyba po prostu taka ściana i tyle. Ktoś tu próbował coś zrobić, ale nie wyszło. No dobra. Tutaj mamy po prostu taką wieżę, która nie jest dokończona. Tu mamy kolejny jakiś domek. A nie, to ten sam domek, dobra. Tu mamy marchewę Harley'a. No dobra, dobra, niech będzie, niech będzie. Tu mamy Smurfa, który ma wklęsły sześciopak. Taki trochę się zapada, tak? Dancing by Harley. Okej, okej. Bicki, no, powiem wam, że perfekcja. To ja tak wyglądam, dosłownie, to, wiecie, tak, no, patrzcie, widzicie te mięśnie, widzicie? Czy to nie jest to samo? No, to jest to samo przecież, ludzie. Mamy tutaj maszroma dużego takiego, kto to zbudował? Smurfetka, chatka Harley'a, czekaj, czy ty zrobiłeś backflipa właśnie? Okej, fajnie. Dobra, lecimy do góry w takim wypadku. Halo, halo, co my tu mamy? Czy coś na górze będzie fajnego? Łóżko, łóżko! Dobra, fajnie, łóżko mamy. Tak się prezentuje wielki grzyb. Proszę bardzo, proszę państwa. Kolejny jakiś modern domek, oczywiście. No, w środku nic nie ma, widzę. Tu jest Pokémon jakiś, co się dzieje? Halo, halo. SQQQBZ.pl, dobra. Legenda głosi, że Smurfik rzuca po pokojach dzieci i krzycząc: Kacperek, wybieram cię, i kazał im walczyć. Stąd wiem, bo musiałem walczyć, ale uciekłem. Ale to nie tak, co nie? To nie tak, jak myślicie, ludzie, to nie... Dobra, tutaj ma... Co tu się dzieje? Halo. Nie, to nie moje... To nie. Nie mieliście tego widzieć, tak? Kurde, wydało się, że mam dzieci w szafie, no nie. Dobra, mamy tutaj kolejną wioskę Smurfów z krowami, które skaczą. No dobra, niech będzie, niech będzie. Co my tu mamy? O, przebrania Smurfów! Dobra, dobra. Dobra, ej, fajny lasek taki. Ej, fajnie tutaj jest. Tak też przyjemnie. Czy jest wejście na górę? Wow. Ej, to nie wygląda jak taki tem. Okej. Domki Smurfów tu widzę. Krowa chce mi się wejść do domku Smurfów. Nawet dwie, co się dzieje? Krowy opanowały wioskę Smurfów. No nie, najgorzej. Dobra, dobra. Tu magazyn Smurfów. Okej, fajnie, fajnie. Wioska Smurfów kolejna. McDonald's! Dobra. Billboard robił Franek. Robiłam podłogę, marchewka. McDonald's robiła ciotka Fadi. No dobra. Dobra, dobra. Ej, kozak. Chcę przejść dalej, to przeskocz, pozdrawiam. No dobra. Wow. Co tu się dzieje? Ale asortyment w tym McDonaldzie. Ej, kozak, fajny ten McDonald jest, naprawdę. Wow. Dobra, dobra. Ej, fajnie, fajnie. Co my tu mamy? Mamy tutaj wieżę ogromną. Ta wieża to jest Chrysler Building. Twórca Franek, marchewka robiła wnętrze i swadi, a Franek wybudował wieżę. Okej. Ej, ogromna ta wieża jest. Dobra, dobra, dobra. Recepcja. Okej. Idziemy do góry w takim razie. Sala konferencyjna. Dobra, tutaj można... Czy tu coś jest zapisane? Nie. Dobra, dobra. Lecimy dalej. Biblioteka. Czy coś tu jest napisane? Książka... Cześć, Smurf. Książka... Aha. Kolejna książka. Okej. Przebieralnia. No dobra, dobra. Fajnie. Ciekawe. Co tu coś pisze? Pracownia komputerowa. Ej, fajnie te komputery wyglądają, jak prawdziwe. Kurde. To ja bym nie pomyślał, że na tych trapdorach to zrobić. Dobra. Magazyn. To całe piętro jest tak zrobione. Nie gadajcie. Serio? Stołówka. Czy wam się nudziło? Okej. Dobra, to już będą puste salony. Czy coś jest na końcu? Ej, tu dalej coś się ciągnie. O co chodzi? Apteka. Dobra, dobra. Poczekalnia. Gabinet szefa. Dzień dobry, jestem szefuncio. Szefuncio, zostawcie lajka. Pokoje tymczasowe. No dobra, dobra. Siłownia. Fajnie. Tu mamy, możemy wyciskać. O, i tu już wejście na górę jest, co nie? Ta. Dobra, kozak. Dobra, proszę państwa. Zostało w takim wypadku ostatnie miejsce. I tutaj mamy Big Bena. Ogromnego Big Bena. Tu widać lasek jest zrobiony. Dobra. O, i tu mamy tabliczki. Uwaga, uwaga. Dziękuję osobie, która... odzdobiła wnętrze. Miłego zwiedzania. Pozdro dla YouTube'a. To jest Big Ben.
twórca Frank. Okej, okej. Ej, fajnie, naprawdę. Recepcja. Dzień dobry, pokój chcę wynająć. Ej, wow. Czekaj, tu jest wyjście na zewnątrz. Co się dzieje? Ej, dobra, tu są stoliki jakieś. Okej. Idziemy na górę w takim wypadku. Halo, halo. To tu jest taras taki, żeby popatrzeć sobie na wszystko. Okej. Tutaj mamy wejście na górę. Ej, możemy wejść do Big Bena, ja chcę. Tu nic nie ma pod schodami, dobra. Ej, ja chcę do Big Bena wejść. Można będzie, yo. I to taka restauracja w Big Benie. Ej, kozacko, naprawdę. Pa, Harry Potter tu mieszka. Ja. Ej, ale można fajną krywkę tutaj zrobić, szczerze mówiąc. Dobra, dobra. Ej, takie kwiatki, jest kozacki pomysł. Ja to muszę wykorzystać na ferajnie, jak będę budował większy domek. Dobra, dobra. Idziemy do góry. Czy mamy coś na... Wow, fajny fest. Idziemy do góry. Big Ben. Dobra, dobra. I jesteśmy na Big Benie. Proszę państwa. A więc proszę państwa, to byłoby na tyle. Nie spodziewałem się totalnie, że tyle osób tutaj będzie budowało to wszystko, że w ogóle coś tutaj powstanie. Naprawdę, wow. Jestem w szoku, że takie fajne budowle wszyscy zrobiliście. Bardzo dziękuję osobom, które zbudowały to wszystko. No i co ja wam powiem? Wbijajcie na Instagram i Smurfik, wbijajcie codziennie odcinek o 17 i siema.